Mamo, tato, wy tu rozmawiacie, a w łazience sufitu tyglec. A, Kaj, co ty działhago to? Bo! Synek! Synek! Leć ino po naszego sąsiada, Malinowskiego! Widziałeś to? Truda! Tyle lat mieszkamy w tych familokach. Jeszcze nic takiego się nie działo. Aho, biedaj pokój. My sam mieszkamy już nad 50 lat, a ludzie teraz zmieniają mieszkania jak laziki. Każdy bajtel musi mieć swoja izba. Bierą te pieruńskie kredyty, a potem nie mają czym spłacać. Wiesz, można my to nie mamy wszystkiego, ale ja by się już na stare lata nika nie przebrała. No tak jak gadasz, tak jak gadasz. Chłopcy, a wy się znacie na tym? Ja znamy. Już kończymy trzecią klasę za tu cerwowiewnika. W zawodzie murarz tynkarz. Zaraz zobaczymy, co da się zrobić. Patrz, chodź, ja tak myślę, że no wiesz, oni są starzy, możemy ich fajnie na kasę naciągnąć. Co ty myślisz? Jakieś tynki, kurde, pourywane, coś, wiesz, jakieś dziury w ścianach, panele możemy powymieniać. Co ty na to? To jak to mu dyrektor robi z bagiemnik. Ja, ale on się na niczym nie zna. My są fachowcy, a nie on. Dokładnie, to było dobre. Ale wiesz co, trochę mi ich szkoda. Starsi ludzie, jedna emerytura pewnie. Zróbmy ich normalnie, po taniemu. To około 5 000? Myślę, że tak, bo jednak... Trzeba będzie tyle roboty zrobić. Chodź z nim, porozmawiamy. No dobra, mogę spróbować. A chciałem sobie auto kupić. Nie tym razem. Panie Jorguś. Ja? Czy jest stare budownictwo, przecież generalny remont? Ja, teraz to każdy by chciał mieszkać na nowym, a robić nie ma komu. Ma pani rację, ja sam marzę o nowym domu z basenem. Papie, powiedz mi to. Za co ty kupisz opa z basenem, co? Po skończeniu szkoły chcę założyć firmę. Buduje się coraz więcej mieszkań, bo rodzi się coraz więcej dzieci. Więc plus kłania. Pagorze. O no. Truda, ta szkoła, kaj mi się taniec. Ale ta szkoła, kaj budą nasze wnuki, bardzo mi się podobał. U nam richtig fajne fachy. Oblikaj się wartko, musimy ją ino iść obejrzeć. My was zaprowadzimy. Oto! Thank you.
no bo ja wam jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam. A co takiego? Wejrzyjcie się jako same dupno dziura w dachu. Sami dur słońce świeci, a sami słońce mnie leży, kobieto! Dobra, załatwimy to, bo to nie mu. My się już dogadamy, bo was bardzo polubiliśmy. Także spokojnie. Ale powiedzcie no mi wiele, to rozwylę się, bo ja nie wiem, czy no stać na to. No spokojnie, pan Jorku się zbierał, tak z 5000 nie więcej, no może 6. Bo jak wy mi z Ewicie mieszkanie, to wam tak naklubia. Nie, nie, my są fachowcy, spokojnie. No zobaczymy. Kiedy zaczynamy? Robota nie siusia, 2 tygodnie postoi. Chodźcie, chodźcie już.